Już niedługo nie trzeba będzie wyjeżdżać daleko poza Mysłowice, by spróbować swoich sił w charakterze sternika czy nurka. Dla stawów Hubertus odkryto nowe, rekreacyjne zastosowanie. Już w przyszłym sezonie letnim ma tam powstać Marina Hubertus. Klub żeglarski powstanie po mysłowickiej stronie stawów Hubertus na terenie zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Poprowadzi go Fundacja Żeglarska Silesian Sail. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Wykorzystamy Ośrodek Sportów Wodnych Hubertus do tego, żeby można było popływać na żaglówkach. No i stworzyć tam takie centrum sportów wodnych w Mysłowicach. Kąpielisko oczywiście będzie dostępne, gastronomia, tak żeby ludzie mogli przyjść, zjeść, skorzystać z plaży miejskiej, popływać na żaglówkach, na kajakach, rowerkach wodnych. W sprawie utworzenia nowego ośrodka w Urzędzie Miasta Mysłowice został podpisany list intencyjny. Fundacja Silesian Sail chce otworzyć Marinę Hubertus już w przyszłym roku, choć przeprowadzenie wszystkich założeń inwestycji ma być cyklem kilkuletnim. Fundacja planuje już w przyszłym roku uruchomienie przystani i bazy nurkowej. Ważną częścią pierwszego etapu inwestycji będzie budowa pomostu pływającego Kei, przeznaczonej do cumowania kajaków, łódek czy rowerów wodnych. Równie ważnym elementem będzie też dostosowanie terenu do potrzeb mieszkańców miasta poprzez m.in. uporządkowanie pieszych ciągów komunikacyjnych czy inwestycje w oświetlenie terenu. Jak przekonują członkowie fundacji, to właśnie Górny Śląsk ma najwięcej zarejestrowanych klubów żeglarskich. Jest ich 68. Również ze Śląska wywodzi się najwięcej kapitanów żeglugi wielkiej i marynarzy, w tym wielu z Mysłowic. Ta rewitalizacja opiera się o taki pomysł utworzenia wspólnie z miastem Mysłowice, wspólnie z prezydentem i z MOSIR-em ośrodka rekreacji wodnej pod takim wdzięcznym, mam nadzieję, tytułem, pod taką wdzięczną nazwą Marina Hubertus. W skrócie baza wodna dla żeglarstwa, baza wodna dla nurkowania, baza wodna dla rekreacji, czyli kajaczki, rowerki wodne, no cokolwiek komu się zamarzy. Także tutaj w tym kierunku będziemy najprawdopodobniej w najbliższych latach mierzyć siły na zamiary. W ramach Mariny Hubertus działać ma także Błękitna Szkoła, Młodzieżowa Szkółka Żeglarstwa. Obiekt ma spełniać przede wszystkim funkcję szkoleniową i integracyjną. Znajdą się w niej sale szkoleniowe dla młodych adeptów żeglarstwa z regionu, pole namiotowo-kempingowe dla uczestników obozów żeglarskich, a także nowoczesne zaplecze sanitarne. Jest to przepiękna sprawa, dlatego że można w sposób naprawdę optymalny zagospodarować ten przepiękny ośrodek ze stawami, z akwenem wodnym, niesamowicie czystej i przejrzystej wody, która po prostu wręcz zachęca do tego, żeby tego typu sprawy powstawały. Może powstać coś, co będzie takim unikatem i oby tak było tu w naszej aglomeracji. Myślę, że to miejsce i Mysłowice, gdzie po prostu Hubertus jakby spaja, to jest taki drugi trójkąt trzech cesarzy, tak? Pomiędzy Mysłowicami z kolei Katowicami i Sosnowcem, gdzie po prostu spaja te trzy miasta, przepiękny ośrodek, przepiękna woda, przepiękne miejsce, które można w sposób bardzo szczególny zagospodarować. Mysłowickie kąpieliska w ciągu ostatnich lat przeżywają renesans. Miasto Mysłowice przejęło pod swoje skrzydła i przeprowadziło pierwszy etap remontu kąpieliska w Parku Słupna. Ożywiono kąpielisko na Hubertusie, podjęto także starania o przejęcie Wesołej Fali. Sezon letni 2015 w Mysłowicach zapowiada się wyjątkowo ciekawie.